emisji gazów cieplarnianych. Czemu tyle mówimy o dwutlenku węgla i o paliwach kopalnych? Po prawej stronie widzicie nasze gazy cieplarniane, które zmieniają klimat. Nie tylko dwutlenek węgla, mamy też metan, mamy podtlenek azotu, różne inne. Ale największy udział w tym mają emisje dwutlenku węgla. I głównie spalanie paliw kopalnych, czyli ich utleniane. Jest też wylesianie, produkcja cementu, metan, który wychowują krowy. Ale to jest generalnie problem paliw kopalnych. I paliwa kopalne przechodzą przez wszystkie sektory naszej gospodarki. Zresztą nasze fabryki grzeją nasze domy, produkują nam prąd w elektrowniach węglowych, gazowych. Bardzo trudno się ich pozbyć. One są fundamentem naszej cywilizacji i gospodarki. Mamy dodatkową stymulację ostatnio. Konflikt na Ukrainie, wybuch wojny, gwałtowna eksplozja cen energii. Droga ropa, drogi gaz. Tak jak dotychczas, ta niebieskie paski to są ceny ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla w minionej rzeczywistości, w poprzednich latach, do których się przyzwyczailiśmy. Teraz spójrzcie, co mamy z ropą, gazem. To są kosmiczne ceny. Już nie mówiąc o tym, że te pieniądze w większości trafiają z Polski, zgadnijcie do jakiego kraju, do Rosji. Rosja codziennie za sprzedaż paliw kopalnych, ropy, gazu ziemnego zarabia miliard dolarów. Co roku Rosja zarabia miliard, codziennie Rosja miliard dolarów zarabia ze sprzedaży tych paliw. Kupuje za to bomby, zabija ludzi. A nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, bo jesteśmy tak uzależnieni od tego, jak narkoman. Kosztuje nas to majątek w Polsce. Tu macie, ile kosztował nas import ropy, gazu i węgla w kolejnych latach. W ostatnim roku około 90 miliardów rocznie. To są pieniądze, które opuszczają nasz kraj i finansują bomby Putina w większości. Szaleństwo. To nie są pieniądze, które krążą w naszej gospodarce. My często myślimy, ile ta transformacja energetyczna będzie kosztowała, ile miliardów, dziesiątek, setek miliardów będzie kosztowała. Ale spójrzcie na to. Przy nowych cenach ropy, gazu będziemy wydawać sto kilka, a to może konflikt trwać latami i sytuacja z Rosją. Sto kilkadziesiąt miliardów rocznie, jak nie 200 na import paliw kopalnych. Pieniądze, które płyną z Polski, z naszego kraju na Kreml. Przepraszam, to nie jest w naszym interesie. To lepiej u te pieniądze inwestować w lokalnej gospodarce i dać te miliardy na miejscu, żeby krążyły, tworzyły miejsca pracy, innowacyjne firmy. Mówimy o takim rzędzie wielkości pieniędzy. Mniej więcej drugie tyle strat klimatycznych i jeszcze połowa dodatkowa za smog. Popkiewicz. Ja bardzo dziękuję. Dzięki.